prostu jakoś mam taki wewnętrzny stres i boję się całego przebiegu, że coś po prostu ja zrobię też nie tak, że coś będzie takiego, że będę bardzo wrażliwa na to wszystko i jednak coś pójdzie nie po myśli, a oczekuję tego, że po prostu moja wada jakby no, przestanie istnieć, tak. I teraz tak, wymieniamy maskę na taką jednorazową. Teraz to na buciki. Tak. Dezynfekujemy ręce i siadamy jeszcze na fotelu, dobra? Dobrze. Czy pytania, wątpliwości jeszcze przed zabiegiem? To będzie bolało? Będzie bolało. Zazwyczaj nie boli, chyba że doktor zapomni znieczulenia, ale nie zdarza mu się. Ma Pani znieczulone oko kroplami. Może Pani odczuwać pewien dyskomfort z uwagi na ułożoną rozwórkę, którą trzyma Pani powieki. No jest to trochę nieprzyjemne. To jest taka rzecz, o której pacjenci mówią, że najbardziej nieprzyjemne, natomiast nie można tego opisywać w kategorii bólu. Są różne takie efekty, które ja bym nazwał bardziej dyskomfortem niż bólem. Dzień dobry, zapraszamy. Zapraszam na pierwszy dzień jest idealnie. Lekkie przekorygowanie to też jest normalne przy takiej dużej korekcji. A z którego rzędu? Jak Pani da radę, to nawet najniższy. 9, 2, 5, 8, 3. Operacja przebiegła, znaczy ja byłam zestresowana bardzo i niepotrzebnie, dlatego że jednak to nie bolało. Po operacji było wszystko w porządku, zostałam odprowadzona, wszystko było fajnie. I pojechałam do domu, faktycznie miałam ten światłowstręt. I 2 godzinki jakoś tak, taki dyskomfort w oczach, ale to później przeszło, poszłam spać, wziąłam leki, więc wszystko było w porządku. No i dzisiaj rano już wstałam, to nie miałam takiego bólu w oczach. Teraz jestem właśnie po badaniu, tak jak zresztą, jest wszystko w porządku. Ludzie bardzo przemili i zajmują się super. Nie spodziewałam się, szczerze mówiąc, że to tak będzie wyglądało. W razie pytań mogę dzwonić w każdym momencie. No, zadawać pytania tak naprawdę. Wczoraj było późno, jak już skończyłam badanie, a jednak powiedzieli, że jeszcze mogę dzwonić w razie pytań. No, faktycznie klinika jest bardzo miła i ludzie są przesympatyczni.